nie lubię cię, Dyndalski, bo śmierdzisz, a B to wcale nie jest taka fajna litera. O! Nie dałeś dziś polewki Cześnikowi, z trucizną nie wierzyłeś Popkinowi. Mózgu twoim bie za 3 grosze, przykre wspomnienie twojej twarzy w głowie noszę. Jesteś tylko marszałkiem i to niezbyt mądrym. Nawet Pepkin wie od ciebie więcej o Bolesławie Chrobrym. Dyndalski dołem, a Cześnik górą. Wasze byłeś, jesteś rurą. Śmigalski jest od ciebie lepszy, każdy o tym wie, bo on Cześnikowi gwintówkę podaje. Dyndalski, słabiaski, bo soku lubi rosu. Choć Cześnika się śmiejesz, to ty też masz pedogrę. Mógłbyś kiedyś kupić jakąś grę. Jesteś nudny i masz słabe oceny, więc siadaj do kucharza perełki. Kup sobie lepiej jakiś nowy elementarz, bo nie umiesz nawet B napisać. B pisać nie umiesz. Śmigalski, Dyndalski, bez wielbłąd robi przegląd. Śmigalski jest od ciebie lepszy, każdy o tym wie, bo on Cześnikowi gwintówkę podaje. Jesteś hebesem, nawet Cześnik tak uważa. Przynajmniej macie na zamku dobrego kucharza. Ty chyba nie wiesz, kim jest Maciej Miętus. Ty chyba nie wiesz, kim jest Maciej Miętus. Pod stolina limuzyna, liczejnik ma nowy grzejnik. Ty chyba nie wiesz, kim jest Maciej Miętus. Człowieku, zamknij się! Lipo! Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile się trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękną twoją w całej ozdobie widzę i opisuję, tęsknię po tobie. Władzki, biedacki, biernacki lubi placki. Wiadomo, że Mickiewicz jest debeściacki. Dokładnie nie wiadomo, gdzie on się urodził. Na studia w uniwersytecie wileńskim chodził. Wyjechał z Rosji i osiedlił się w Paryżu. Na obiad sosem czekoladowym Tybark jadł dużo ryżu. Dostał on miano wieszcza narodowego. Nie było w tym nic przypadkowego. Lubił fluor i fluoryzację. Za domem miał drewnianą ubikację. Fatusy, bambusy, bazbiernik lubi sernik. Być panie Edenie, przez Grzegorz Grzesiu ma w szkole pranie. 12 ksiąg pana Tadeusza, dla niego niezłe wyzwanie. Mickiewicz to bogacz, który dobre bity daje, a Słowacki to wasza, który ledwo zapadaje. I historia tak się toczyła, że Adam po opinii się pławił, a Lech w ubóstwie się tarzał i żadnych problemów z tego nie stwarzał. Mickiewicz pisał miło i sprawnie, a Słowacki biedacki ciężko i niestrawnie. Teraz o Mickiewiczu tekst. On narodowym polskim jeszcze jest. W 1798 urodził się, nikt jednak do końca nie wie gdzie. Między historykami jest często spór, jak w zemście o ten mur. Dzięki stypendium trafił na Uniwersytet w Wilnie i uczył się tam bardzo pilnie. Założył Towarzystwo Filomatów w 1817, było to pomysłem bardzo zasnym. Znano to za działalność antyrządową, przez co z Litwy go wydalono. Miej sensyłki była Odessa. Podjął on tam pracę nauczyciela. W 25 wyjechał na Krym. Do pomysłów niepotrzebny był mu nawet Rzym. Nieudana próba dołączenia do walk. W Paryżu pisał pana Tadeusza. 39 wyjazd do Szwajcarii, gdzie prowadził nie jeden wykład literacki. 48 Legiony Mickiewicza, a już parę lat po tym wojna krymska. Zmarł w 55, nie wiadomo czemu. Niczym wielkiego króla pochowali go na Wawelu. Jedziesz, jedziesz! Jego poezja żyje do dziś. Piernik zna Grzesia i to nie jest wstyd.
Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy. Ty co gród zamkowy, nowogródzki ochroniasz z jego wiernym ludem. Choć panie Eldenie przez Grzesiu Grzesiu ma w szkole pranie 12 ksiąg pana to do usza, to dla niego niezłe wyzwanie. Mickiewicz to bogacz, który dobre bity daje, a Słowacki to wasza, który ledwo zapadaje. I historia tak się toczyła, że Adam po opinii się pławił, a Elek po bóstwie się tarzał i żadnych problemów z tego nie stwarzał. Mickiewicz pisał miło i sprawnie, a Słowacki biedacki ciężko i niestrawnie. A wszystko przepastane jak wstęgą miedź zieloną, a na nie z rzadka ciche grusze się. Daruj sobie! Ignacy Kraszycki był biskupem warmińskim. 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 Był posłem Sejmu 4-letniego. Musisz o tym wiedzieć, kolego. Chodził do króla na obiady czwartkowe. Nie były one wcale przypadkowe. Napisał wiele znanych powieści, o których niosły się po świecie piękne wieści. Studiował w Warszawie i w Rzymie, a lecz nie było go na Krymie. Kraszycki pisał lekko i zabawnie. Tworzenie tekstów szło mu bardzo sprawnie. W 1801 umarł w Berlinie, ale po nim pamięć nigdy nie zaginie. Daruj sobie! Aleksander Fedro był komedią pisarza. Niszczył wszystkich swoim kałamarzem. Wszystko zaczęło się w Surochowie. Resztę historii zaraz wam opowiem. W 1793 rok jego urodzenia. Wtedy nie wiedział, że komedii jego będą nadawać się filmu kręcenia. Dzięki pochodzeniu nosił tytuł hrabiowski. Był żołnierzem napoleońskim podczas wyprawy na Moskwę był cesarskim oficerem. Wszystkich zabijał swoim sztucerem. W 1834 zemsty premiera Maurycy Mochnacki wtedy umiera. Aleksander Fedro był komedią pisarza. Niszczył wszystkich swoim kałamarzem. Wszystko zaczęło się w Surochowie. 1793 rok jego urodzenia. Wtedy nie wiedział, że komedii jego będą nadawać się filmu kręcenia. Nie lubię cię flifuch, bo pośmierdzisz, a łosoś to nie jest wcale taka smaczna ryba. O! Twoje odzywki są słabe i nieśmieszne. Mógłbyś kiedyś se z nogi ściągnąć te kleszcze. Jesteś nudny i masz słabe oceny, więc spadaj na drzewo wieśniaku nadęty. Kup sobie lepiej jakiś nowy sweter, bo ten jest śmierdzący, trzeba go wyprać z kretem. Taki wybielacz. Stodoła podkowa, pozbiernikoma nowe tiko. Soczek, cranberry, nie tanim skuterem. Zaproszę cię na pol-
myślę na swoje smutki. Zacząłem zajadać w keksie, nie zapomnę ciebie. Piękna nieznajoma, zawsze pamiętać będzie o tobie moja głowa. Założę polarek, podjadę rowerem na soczek cranberry, nie tanim skuterem. Zaproszę cię na pożarnego, nie homara taniego. Na Kyrkę podjedziemy, harnasia wypijemy. Policja nas nie złapie, bo z Sebusiem jedziemy, bo z Sebusiem jedziemy. I mam na to dowód, że garczę za plus 5 do wygody. Mam dobry flow i lubię potrzebnego. Musi o sztuk wiedzieć kolego. Romantyczne echo już to jak rozumiem. Jestem ekologem, lubię sadzić drzewa. Jestem urystojny i bogaty, bo wcale nie zutkwi, lecz dukaty. W moim garażu same Fiaty, a nie jakieś Porsche i inne słabe graty. Jestem pewnie z młodego pokolenia, a wybitnym przedmiotem to oczywiście chemia. Kolekcjonuję punkty turystyki, bardzo przykro, bo w 8 klasie nie mam muzyki i plastyki. Jestem młody i mam na to dowód, że garczę za plus 5 do wygody. Mam dobre flow i lubię potrzebnego, muchy o sztuk wiedział swojego. Romantyczne echo już tutaj rozumiem. Jestem ekologem, lubię sadzić drzewa. Jestem urystojny i bogaty, bo wcale nie cudzki, lecz dukaty. W moim garażu same Fiaty, a nie jakieś Porsche i inne słabe graty. Samochód, autobus, Bazbienich ma gimbową sa. Pamiętam mój dom, Kraszowice, kasztany, kamienie i tę Gyrkę o pięknym świcie, aż plakać mi się chce. Gdy odjeżdżałem na rowerze, mijałem pawilon, skrótem postanowiłem jechać przez gospodarstwo. O Kraszowice, w serduszku jesteście, przemierzając pola i Gyrki te, płakać ze wzruszenia mi się chce. O Kraszowice, w serduszku jesteście, przemierzając pola i Gyrki te, płakać ze wzruszenia mi się chce. Pamiętam mój dom, Kraszowice, kasztany, kamienie i tę Gyrkę o pięknym świcie, aż plakać mi się chce. Gdy odjeżdżałem na rowerze, mijałem pawilon, skrótem postanowiłem jechać przez gospodarstwo. O Kraszowice, w serduszku jesteście, przemierzając pola i Gyrki te, płakać ze wzruszenia mi się chce. Chciałbym grać w Getting Over It, tryf znanie, robić dwutak sprawnie i nagrywać Krasickiego jak dawniej. Dzisiaj zjadłem rosół na podwieczorek, ostatni raz jadłem go przed szarym telewizorem. Jem go zawsze, jak mnie boli szary świat, on mi mówi, ile naprawdę jestem wart, litrami płynie przepyszny rosół wartki. Chodząc do Żabki, już nie zdrabki, tylko Żabcy. Chodząc na obiady czwartkowe, nie są one wcale przypadkowe. Rosół, rosół mam w głowie. Chciałbym iść
większość rosół jak dawniej. Chciałbym grać w Getting Over It, drift snadniej, robić dwutak sprawniej i nagrywać Krasieckiego jak dawniej. Gotuję sobie kluseczki, wspominam czasy jak pisałem pierwsze zwroteczki. Nigdy nie jadłem tanich rosołków, bo są one dla matoków. Chodzę do Żabki i biorę zupkę, płacę za nią tylko złotówkę. Prawdziwy rosołek jest bezcenny, a nie jakiś skudny i dęskr. Podróżowałem po wielu krajach i uczyłem się rosołek doprawiać. Kiedy nauczyłem się, doprawiam rosołek tak, że każdemu smakuje rosołek. Rosołek. Jeść rosół jak dawniej. Chciałbym grać Getting Over It trochę snadniej, robić dwutak sprawniej i nagrywać Krasickiego jak dawniej. Krasickiego jak dawniej. Maturze rozszerzona fizyka, czemu ten czas tak szybko umyka? Nie umiesz fizyki, nie umiesz żyć, po podstawce na matwi zdjęć. Nie znając fizyki, będziesz się sztyć, nie znając wzorów, będziesz w przyszłości auta myć. Nawet o sile uczy nas fizyka Boża, bez sił nie umiałbyś nawet użyć noża. Chcesz podrzeć obiad, a nie znasz fizyki? Wygoogluj sobie pierwszą zasadę termodynamiki. Chciałbyś mieć kwazeoksyry ponukleinowy? Chyba ci fenoleftaliny udurza do głowy, albo ranż metylowy. Fizyka nudna to chyba jakiś mit, producent stworzył euforyczny beat. Znowu jest matematyka, a na polskim gramatyka. Janik to tyje połyka, najlepszy przedmiot to fizyka. Na maturze rozszerzona fizyka, czemu ten czas tak szybko umyka? Nie umiesz fizyki, nie umiesz żyć, po podstawce na matki zlić. Nie znając fizyki, będziesz się sztyć, nie znając wzorów, będziesz w przyszłości auta myć. Auta myć. Wchodzę ze sali i otwieram plecak. Wyjmuję fizykę i siadam w ławce. Nieprzygotowany mam wszystkie trzy, bo to fizyka i wszystko jest skr. Pani wyczytuje moje nazwisko, a każdy myśli sobie, że mój koniec jest blisko. Ale to nieprawda, ja wszystko umiem. Po udanych odpowiedziach zawsze zabieram i patrzę, a tam nagle widzę ocenę 6 plus jak zawsze. Siadam do ławki i mówię easy z wami. Patrzę na Janika, bo siedzi obok mnie i mówię do niego, że human się ten się denerwuje i chce się ze mną bić. A ja mu mówię tylko mat, fiz. Niech się uspokaja, bo zrozumiał, że to prawda. I mówi, Bielnik, to masz farta. Bielnik, to masz farta. Na maturze rozszerzona fizyka, czemu ten czas tak szybko umyka? Nie umiesz fizyki, nie umiesz żyć, po podstawce na matwi zdjęć. Nie znając fizyki, będziesz się sztyć, nie znając wzorów, będziesz w przyszłości auta myć. Auta myć. Auta myć. Fizyka. Myka.
martwych. Żubr to zwierzę roślinożerne, zachowania ma niezmienne. 8 i 2 to liczby wymierne. Puszcza Białowieska to dziedzictwo narodowe. Kanał Deska ma na YouTubie filmy propagandowe. Żubry to zwierzęta, o tym pamiętaj, chociaż nie zawsze, bo to też taki soczek. To, że jestem raperem, to nie rysuj ironia. Gambia to polska kolonia. Wielka Lechia to nie mit, nasza historia to nie wstyd. Każdy wie, że to prawdziwe i jak najbardziej uczciwe. Polskie granice są jakieś krzywe, dla mnie to jest niegodziwe. Żubry to polskie dziedzictwo narodowe, a najlepsza lektura to prace syzyfowe. No pewnie. Żubry to polskie dziedzictwo narodowe, a najlepsza lektura to prace syzyfowe. Żubry, zrzutba szóstokopytowe, dużych rozmiarów, mają one głowy. Jedzą dużo roślin i lubią pożarnego, musisz o tym wiedzieć, kolego. Mieszkają one w Puszczy Knyszyńskiej, w województwie podlaskim, ziemi dobrzyńskiej. Żyją w stadach dosyć licznych, nie tolerują wszystkich warunków klimatycznych. Żubr jest symbolem herbu szlacheckiego oraz piwa niezbyt zdrowego. Znajdują się one w herbie nalewki, lubią z zacierką dużo polewki. Określa się je również mianem bawoły. Chodzą znatnie do kraszowickiej szkoły. Pan Żubr ma wiele dóbr. No pewnie. Żubry to polskie dziedzictwo narodowe, a najlepsza lektura to prace syzyfowe. Żubry to polskie dziedzictwo narodowe, a najlepsza lektura to prace syzyfowe. Grzenio, krzenio, kamienie masz nieostre. Pieszczoch, leszczoch, kraszowice nie są takie słoneczne. Choć macie pikowane, to będzie wam zimno, bo nie znacie książki nad Niemnem, o. Jesteście nudni, nie macie dużo jedzenia, więc lepiej idźcie do więzienia. Kupcie swoje, lepiej jakąś nową księgę, bo wam spalę półki wszystkie. Sokoły, małe doły, jadę nad piękne buz wody. Kaniu nie lubi ułanów, Pieszczoch nie wie, co to skała Gibraltaru. Jedzie po was z policji wielu panów. Na Krymie zmniejsza się poparcie kanów, miejscowość wielkopolskim Świętojanów. A wyglądacie jak dwóch bałwanów. Krymy, zacne rymy, celowiec wroga generuje strefę kontroli. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the Great Crusade. 1943, podczas konferencji teheriańskiej, w którą przybyły głowy o koalicji antyhitlerowskiej, Churchill, Roosevelt i Stalin, postanowiono, że alianci otworzą nowy front we Francji. Głównymi dowodzącymi operacji byli Dwight D. Eisenhower i Bernard Montgomery. Plan polegał na desancie z morza i powietrza. Pierwszą propozycją na miejsce lądowania było Calais. Było to region położony najbliżej Wielkiej Brytanii, tak ze względu na położenie geograficzne Niemcy mogli uznać za to oczywiste miejsce do ataku, przez co inwazja mogła zakończyć się klęską, dlatego zamiast Calais wybrano Normandię. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. Człowieku, zamknij się! Płynąłem sobie moim statkiem spokojnie, ale do mnie strzelali, bo jesteśmy na
Podlasie to bardzo tajemnicze i fascynujące miejsce. Pośród lasów i borów kryją się gatunki zwierząt, których nie ma nigdzie indziej w Polsce. Na przykład żubry, które są symbolem tego miejsca. Jednak na Podlasie znajduje się też grupa ludzi, które nie znajdziecie nigdzie indziej w naszym kraju. Tatarzy są to ludzie o zupełnie innej kulturze i obyczajach. Zwracą się z ludów mongolskich i bałkańskich. W rozkładzie Imperium Mongolskiego utworzyli oni szereg państw rozciągających się od terenów dzisiejszej Rosji i Białorusi do tereny Kaukazu. W XIV wieku przyjęli oni syn, czyli obronę islamu. Teraz duża część to osoby prawosławne. Na Podlasie zostało bardzo mało osób tatarskich, to tylko dwie. Wsie Kuszynomy i Bohomińscy. Na Podlasie zostało bardzo mało osób tatarskich, bo tylko dwie. Muzyczne, a także ludzie mają możliwość spróbowania potraw i napojów tatarskich. Istnieje także zespół tatarski, który gra pieśni w klimacie ludzi ze stepu. Ludność tatarska, mimo że nie jest spora, jest bardzo wyrazista i ciekawa i z pewnością powinniśmy być uradowani, że jest częścią naszego narodu. Ten tekst nie ma nic wspólnego z prawdą, ale sobie już go tak napisałem, więc no, prawda, no. OSM, tutaj się wychowałem, między różowymi blokami dorastałem, z ziomami w butach na boisku sobie grałem, żadnych dragów nigdy nie tykałem, żyłem dla dobrych mord, dla nich też umierałem. Do szkoły cierpliwie 50 jechałem. Całe życie JP, bo poza prawem. W delikatesach centrum napi kupowałem. Z Fickiem pierwsze bity ogarniałem. Z kraszowicką mafią nigdy nie zadzierałem. Tutaj się wychowałem. Tutaj się wychowałem. Yo. Człowieku, zamknij się! Kamiński to czempion, jego krowa 7 wymiot. Kamiński nie miał gimbowąsa, ale biernik tak i znał Longina, który miał gimbowąsa, biernik też miał, tak. Jur Kamiński walczył na powstaniu, na wycieczce byliśmy w Poznaniu. W Poznaniu mieszka Paweł Wilczyński, nie Bernard Sowiński, ani Ignacy Krasiński. Nie miał domu taniego, musisz o tym wiedzieć, kolego. Klamka, filiżanka, łatwą lekcję jest w milicji. Kamiński, Wyszyński, mieszkam na Dolnym Środku, tak jak Ignacy Krański. Spotkał na obiecie Maurycego Mochnackiego, nie było w tym nic przypadkowego. Eszkłe. Kamiński pisał kamienie na szaniec, odmawiał codziennie za Żeromskiego różaniec. Mieszkał w Warszawie jakiś czas, do kościoła chodził przez las. Wczoraj byłem przy jego pomniku, lubił czytać syzyfowe prace. Lubił czytać syzyfowe prace. Kamiński to czempion, jego krowa 7 wymiot. Kamiński nie miał gimbowąsa, ale biernik tak i znał Longina, który miał gimbowąsa, biernik też miał, tak. Rap o bitwie osobliców.
Moskale zjawiają się w Soplicowie. Szlachta stamtąd wpada w niewolę. Ryków żąda 1000 rubli za głowę. Do dworu przyjeżdża ksiądz Robak koniem. Robak obmyśla swoją strategię. Puta całuje panią Telimenę. Tadeusz stara się ją obronić. Rosjanie zaczynają sięgać do broni. Szlachta dostaje bronię w swe ręce. Ksiądz Robak zostaje ostrzelony w serce. Potem hrabia walczył z Rykowem. Jeden chłop tam walczył Kilowym. Protazy zwala dach sernicy. Przewraca Moskali w jej okolicy. Ksiądz Robak ratuje Gerwazego. Kapitan Ryków wychodzi na przegranego pochwalić czystą podłogą. Kościuszko śpieszy na pomoc konfederatom. To był właśnie rap. Dobry rap. Hey yo, rap o mrożku. Pewnie. Mrożek urodził się w Bożym Dziwie. Z opowiadania artysta zmiwie. Był jednym z najpiękniejszych polskich prozaików i dramatopisarzy czeskich. Czeskie używał kałamarzy niebieskiej. Mrożek tygodniku przekrój debiutowo. I od razu chujanie sobie inspirację odnajdował. Sławomir złożył wniosek o zniesienie VAT-u. Policja jest jednym z jego dramatów. Tu pancerze praktyczne utopił. Powiesz amerykański naukowcy zresztą żyć tego dowieść. Nie chodził na wycieczki nudne. Był autorem ucieczki na południe. Mrożek nie czytał pana Tadeusza. Jego drzewo to tak zwana krusza. Na innych ludzi niczego nie wymuszał. Grzechów osuszał. Mrożek, mrożek, jak chiński pierożek. Figura przestrzenna, stożek. Mrożek, mrożek, jak chiński pierożek. Figura przestrzenna, stożek. Mickiewicz to Bosz, który dobry bit daje, a Sołaski to Mysza, który lewo zapydaje. I historia tak się toczyła, że Adam Fortuny się upomił, a Jurek Baciu nie w ulicy Grzesia Szyszy. Wielce, Kraszycki był biskup, pełno z Warmińskim. Żyły posłem Nie chcesz pole, dzisiaj obiad, bloki wszystkie jak marzenie. Świetne miejsce to na wyjazd, humoru, poprawienie. Nie mam głosu, ani zmartwień, bo ja zawsze przy markecie tak śpiewam. Teraz Mickiewicz Łutarys, on narodowy, polski myszynec. W 1798 urodził się, nikt jednak do końca nie wie gdzie. Ostatecznie wszystko rozpoczęło się w nocy 6 czerwca 1940. A wszystko się wasane w stęgu. Zielony była Odessa, podjął on tam pracę nauczyciela. W 25. I don't like you, Fluithookby, because you stink, and salmon isn't such a good fish, ha. Yeah, yeah, yeah. Or texts. A week and not funny, maybe you could someday take those ticks of your leg. You are boring and your grades are low, so get off on tree, you bloated peasant. You should buy a new sweater because that one stinks. And it should be washed with mole rat. It's bleach, ha 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 ha. A barn, a horseshoe, Buzz Beer Nico has got a new tico. W celu zwiększenia liczebności wojska, Niemcy opracowali specjalne szkolenie, które miało zwiększyć liczbę kadry dowódczej. Zakładano, że osoby niższe rangu miałyby w razie potrzeby przejąć wyższe szczeble. Dzięki temu armia niemiecka wzrosła do 750 tysięcy. Dużo osób trafiło też do armii dzięki Hitlerjugend. Akcja utworu Quo Vadis toczy się w czasach panowania cesarza Nerona w Rzymie. Momentami dzieje się w Ancji. Utwór zaczyna się wiosną 63 roku, krótko po tym jak Oktawia, czyli była żona Nerona, zostaje wygnana i zabita. W nocy z 18 na 19 lipca 64 roku wybuchł pożar w Rzymie, który zniszczył miasto. Sienkiewicz umiał dokładnie opisać jego przebieg. Shut up!
nie są to żadne źródłące drewnie. Na dzień kobiet stoja stole, bez was nie mógłby istnieć świat. Z wami ogólnie żyje się świetnie. Nie są to żadne źródłące drewnie. Na dzień kobiet stoja stole, bez was nie mógłby istnieć świat. Razemki musicie lepiej umyć zęby, bo szczerze śmierdzi wam dosyć z gęby. Chcecie ciągle wyższych podatków, przez to państwo wam zabierze spadek dziadków. Dla żartu porównują was do liści, wy to nazywacie mową nienawiści. Ta Razemki bez honoru wszędzie na blokach, zapomnieliście co komunizm robił w poprzednich epokach. Ejo. Razemki oszukują dosyć otwarcie, politykę zielonych ma nasz kuparcie. Między ideologiami zaczyna się starcie, osób zachowują się dość uparcie. Lecę szybko podbijać Albanię, w koju mainuje Wielką Brytanię. Zawsze kupuję herbaty nie tanie, kałak żyje dość ulanie. Ejo. Rap o rodzinkach, znaczy nic. Zawsze są w serniku, wszędzie i bez liku. Rodzynki są wiedzące, rosną na łące. Chyba niesmaczny, wiesz, chcę mi lepiej patrz baczny. Czy rodzynek tam nie ma siema? To nie miało chyba o rodzynkach być. Ale chciałem na piwy pić, o rodzynkach zapomnieć. Na regę bicie? Wspomnieć. Razem to głupie poglądy mają i się obrażają, jak komunistów Nazik się wieszają, prowokują. Normalnych Polaków nie mają stąd bardzo dużo mało. Jesteście socjalistami, więc się nie zgadzam z wami. Wasze poglądy nadają się tylko do kosza. A na koniec zacytuję Czesława Miłosza. Zaglądali do kufru, zaglądali do walizy, nie zajrzeli do dupy. Właśnie tam miałem socjalizm. Właśnie tam miałem socjalizm. Rap o Obrzynia. Jo. Moja zwrotka się tutaj zaczyna. Zaraz ejsik zrobię tu z Obrzyna. W antyterrorystach nie masz Obrzyna. Z Szczecina jest Krzysztof Jarzyna. Przez Obrzyna poleci na ciebie każda dziewczyna. Jak kaczkę gotuje, nie dodaje rozmaryna. 6 czerwca grałem na Crate Place. Dostałem tam całkiem drogi case. Z niego dropnąłem z kina leśnego do cudownego
obrzyna mojego. Strzelam często z obrzyna. Jakub Kettler nigdy nie zniewolił murzyna. Wojska Airborne to wybitna formacja, a cudowną grą jest oczywiście cywilizacja. Tutaj zaczyna się diss na obrzyna, gdy wam słowa zostaniecie nie tęgamina. Z sępą możesz konkurować, to nie moja wina, no powiedzcie mi, kto kupuje obrzyna. Pamiętam, jak przedstawiłem się jak kobiet, kupiłem go. No i wtedy się zaczęło z dwóch tego fixemki wzięło. W takim starciu już nas nie miałem, więc się trochę wycofałem, po drodze zgubiłem moją obrzyna leśny. Myślę sobie, gdzie mój shotgun nowoczesny? Chyba ziściły się moje najgorsze sny. To pewnie. Tak właśnie na obrzyna się zraziłem, bo jest obleśny. I samym blokiem CT-ku wybiłem. Co zadaje duże obrażenia? Czy można zabić grzenia? Co jest najlepsze do przeciwników stworzenia? Co służy do wrogów nadwyrężenia? Dobra, kończę nabijać, teraz czas na grzenia. No my się tak z tobą nie zgadzamy. Kupiłem sobie tutaj właśnie obrzyn na swoim kubik radio, się tu zaczyna. Dobrze, kółka, wycinam. Myślisz, że to rozwijam, a ja obrzyn swój rozwijam, a ja z prezydentem przebijam i obrzyn was wszystkich zabijam, dzieci nie przebijam, statek wejdę, czy rozwijam. Ja się zrałem gry, nie zawijam. Chęci moim super obrzynem szybko przebijam. Część zdania? Istnieje pięć części zdania. Zacznijmy od orzeczenia. Odpowiada ono na pytania takie jak: co robi i co się z nim dzieje? Bez niego nie ma zdania. Wypowiedź bez orzeczenia to równoważnik zdania. Orzeczenia dzielimy na czasownikowe. Jest wyrażone formą osobową czasownika lub formą nieosobową zakończoną na no lub to. Na przykład zawarto to w umowie. Zebranie zakończono o czwartej. Imienne składa się z łącznika być, stać się zostać oraz orzecznika. Na przykład ryś. Zostanę reżyserem, pan Radek jest proszony do telefonu. Podmiot odpowiada na pytania kto co. Ta diss na kałacha. By the way, obrzyn jest lepszy. Ty chyba nie słuchasz Lilianika, więc nie wiesz co to jest dobra muzyka. Teraz się twoja kariera youtubera zamyka, bo kiedyś nagrałeś Andorę i zrobiłeś tym furorę. No i Seshera i tak moderne jest niewiele. Hej, brzydko śpiewasz, problemy z wagą miewasz. Od Modern Day'a zwiewasz. To nie jest takie nużące, ale udajesz, że ziewasz i że to jest męczące. Nie nagrasz nigdy fioletowym, ale to nie żarty. Karty wiek, jesteś uparty, ulany i na żarty. Nie możesz być zważony, bo jesteś zbyt utuczony. To pożarny, nie mielony. Kiedy kretkern zielony? No właśnie. Ulaniec z rogami. Kiedy odcinek z pitkernami i maltami? Koniec z wymówkami. Nagraj ten Modern Day, ej, nagraj ten Modern Day, ej, Modern Day, Modern Day. Masz głos głęboki, to swoje winy, bo używasz modulatora. Na stream jest doki doki, już pora. Nie używasz dyfizji, gituwa. Tak słabo grasz, że mogłaby cię pokonać tuwa. Najlepszy raper, młody kup są kot. A Modern Day to najlepszy mod. Potężna frakcja tu między morze. Ja ci nie grożę, ale zaraz ci dołożę. Dobra, wyłożę kawę na ławę. Twoje hot sticking było bardzo słabe. Ciągle mówisz jasny gwint. Ty chyba nie wiesz co to jest gwint. Gwint to taka gra. Makapaka już ciebie lepiej nagrywa. Lepiej gra i nabicie nawija. Nie jesteś taka ulana. Twoje filmy sięgają dna. No dobra, może oprócz Modern Day'a. No też tak. I co teraz? Kałach chyba obrzyn leśny. Jakbyś nie wiedział, to taki shotgun nowoczesny. Teraz zniszczą się twoje najgorsze sny. Powiem ci, że jesteś niemasny. Tak, wiem, że już nagrałeś fioletową Maltę. Ale poprzednie zwrotki powstały wcześniej. Śmiechu warte.
Ludzie znają cię tylko dlatego, że był stream, na którym był korwinko Lego. Masz za dużo umysłowego pingu. Nie robisz tego? Ramen treningu. Widać, że nie grasz w cywilizację. Jakbyś nie wiedział, Kościuszko wspierał konfederację. Mam rację. Wyglądasz jakbyś na kolację jadł akację. No wiesz, tak się ulany. Mieszkasz gdzieś na Katowicach? Wolałbym mieszkać w Katowicach, pojechałbym ci po rodzicach. Ale to nie jest mój poziom. Pracujesz z modlami, Bodzio. I jesteś w dodatku głupim łosiem, a do tego mam cię w nosie. Katowicach jest beznadzieja. Na powrót prałata znika nadzieja. W Tigerze kupujesz, bo jesteś biedny. Nie jesteś wcale nikomu potrzebny. Jak Francja, nie pomogłeś nam w potrzebie. Spotkamy się na twoim pogrzebie. Bukareszt, 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 Bukareszt. Nasz rap to był bardzo udany. Ty za to jesteś całkiem ulany. Twoja kariera tu się skończyć może. Niech żyje wielkie międzymorze. Piu piu. Ej ej ej. Ej ej. Jestem wkurzony, bo nie kraj z nami, gdy jest pobrania przed Włochami, dla było w gruzach nieco może już na pieszczu, nie pomoże Bukareszt zabrała tylko pytania w granicach Polski, nie ma też Poznania, nie ma dla ciebie uznania, a nie nic do udania. Zapłacisz za to kolego, kiedy będziesz gryzł jak pożarnego. Kraszce, za który jest słaby, jest tylko Polski białej czekolady, bo jesteś słaby. Piu piu. Ej ej. Piu piu. Czekolada. Czekolada. Morświn. Ej, ej. Mieszkasz gdzieś na Katowicach? Wolałbym mieszkać w Katowicach, pojechałbym ci po rodzicach. Ale to nie jest mój poziom. Pracujesz z modlami, Bodzio. I jesteś w dodatku głupim łosiem, a do tego mam cię w nosie. Czekolada. Czekolada. Chodził do króla na obiady czwartkowe i nie były one wcale przypadkowe. Napisał wiele znanych powieści, o których na świecie piękne wieści. Studiował w Warszawie i w Rzymie, lecz nie było go na Krymie. Boje, 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 No czekajcie, kurde, no! To mój dam, przeszłości, pan by kule nosi. Znają żołnierze, że strzelają, pan by kule nosi. Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, pan. Maszeruje wiara, odwiek a wyleje. Rozstąpaj bracie, bo tak Polska chce jej. Dzieje. Rozstąpaj.
dziennik, chyba dziennik. Wiadomo, że mistrz ma dobroli. Tortille są nudne, a bałeczki paskudne. Tylko do nim pieniądze, bo są brudne. Lewo chciałbym wyrabiać grant, także chodźcie, co sobie wyrobiłoby na trąbce. Ty chyba nie masz kogo z Grzegorz i Janik. Może i jesteś kawalerem, ale zdrady na pisacie oglądasz przed własnym weselem. Dobra, tak. Masz bogersy wygodne, to są brudne i minimalnie są pieniądze. Masz bluzę fioletową, to bardzo dobrze, bo z fioletowym jest dobrze. Może i nosisz okulary, ale nie wyglądasz jak pan. Na poczanie gniazdo! Dosyć mądrzy na obiad, nie wiem, klęcze, ale nie brytyjska była potężna. Woda była mętna. Pierwszym krokiem był Kolumb Krzysztof, zrobił pieniądze na Halloween making of. Piraci pili rum, a nie whisky, i chce żyć i umierać z Dixie. Skawiński był korsarzem francuskim, Bismarck był księdzem pruskim. Tutaj podstawał moim kaperem, Aleksander Pistolet jest wybitnym raperem. Piraci mieli skórzane buty, dzisiaj na polskim miałem opisać buty. To nie opinacze, tylko stuk lwowska fraza, typu buty. Wilczyński nie ma statek z grzybowa, jak ma Brzydzik, stodoła podkowa. Teraz w modzie jest Fresh Face Felix, latający karp robi bitów mix. Ty chyba nie słuchasz Lilianika, więc... Polski Wilczutek. Od narodowy, polski jeszcze jest. W 1798 urodził się, jak jednak do końca nie wie gdzie. Między historykami jest często spór. Jak wstęp się o tym mówi. Dzięki stypendium trafił na Uniwersytet w Wilnie, czyli uczył się tam bardzo pewnie. Założył towarzystwo klimatu w 1817 i był to pomysłem za tym. Tam to są realność rządową, często z lutego wydalony. Kupuję, walczyli mi na chłodnie tej kościuszko śpieszy. Ej, Jeff Davis, to dobra nota. Biegnie tutaj, u mnie Honda. W krainie bawełny chciałbym być Satixi. Chciałbym umierać i żyć Sherman. Był zbrodniarzem po jednym grant. Tylko złodziejem kolejnym John Brown był też wszystko. Ej, Lincoln jest za to faszystą. Przechodzę z Alabany, z Banjo na kolanie. Zjadam jankesy, zawsze na śniadanie. Generał McClellan to słaby gracz. Zuzanno, za mną już nie płacz. Niewolnictwo. Strzelam, nieźle, z muszkietu, nieźle. Ty słabo strzelać, bo jesteś najmniejsze. Republikanie jej zjadam na śniadanie. Każdy z nich z obrzynka dostanie. Tak. Republika z mapy znika. Republika z mapy znika. Robert Edward Lee to dobra morda. Na jego cześć nazwano dobrego czołga. Cara Romanów, chyba zupa Romana. Śpiewam tak już od rana. Masz grube kolana jak brzuch świętego Mikołaja. Brodę masz brudną i każdy to powie, a ubrania nosisz jak najbiedniejsi chłopowie. Redutę Ordona kazałeś zdobyć, ale Ordonowi się ją uda obronić. Cara Romanów, chyba zupa Romana. Śpiewam tak już od rana. Masz grube kolana jak brzuch świętego Mikołaja. Szkryt, eszkra, prr. Może jesteś władcą jak Bóg silny, ale też jak szatan złośliwy. Ordon dla twoich żołnierzy nie będzie miłościwy. Padają knuty od nim na dochiwy. Może i poselstwo paryskie twoje stopy liże, a Turków za bokami straszne spirze, ale ja z Ordonem i Zygierem twój taniec przybliżę. Skryt, skryt. Masz w swym kraju ziemię polską, to bardzo niedobrze, bo to ci przeszkadza w żołnierzy pomoże. Eszkra, eszkra, pum. Tyle Slawik. Rap o najważniejszym rzeczy w tej książce. Zapraszam na pozytywną dawkę cringe'u. Dobra, lecimy. Jestem szczerze dosyć prosty. Łowów koniec polskiej wiosny. Smak i woń mam dość cudną. Szlachcie bruchy znowu puchną. Danie ze mnie jest nie lada.
przyjaźń dobrych się nie składa. O matko. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Wiecie może o kim mowa? Pustelnik się w lesie chowa. Chociaż kolor mam wdzowaty, opis mój jest dość bogaty. Ło. W życiu różnie bywa, dodaj mięso, dodaj warzywa. Słowacki się nie odzywa, Marcinek Annę Stogowską podrywa. Tak bywa, bigot się nazywam. Popatrz jak tu pływam. Pozdro. Powiem tak, zdecydowanie wolę robić bity, choć ten akurat nie jest mój. Ninjenik, chyba grzejnik. Wiadomo, że mistrzem jest bazbiernik. Zortije są nudne, a babeczki paskudne. Tylko Dominiczek je wpiernicza, bo są brudne. Ledwo wstępem wyrabiasz grant na grze hotte, to co dopiero byłoby na trące. Ty chyba nie wiesz, kim jest Grzegorz Janik. Może i jesteś kawalerem, ale zdrady na Polsacie oglądasz przed własnym weselem. Choć masz dogerce wygodne, to są brudne i minimalnie smrodne. Lil Jenny, chyba grzejnik. Wiadomo, że mistrzem jest bazbiernik. Tortille są nudne, a babeczki paskudne. Tylko Dominiczek je wpiernicza, bo są brudne. Masz bluzę fioletową, to bardzo niedobrze, bo z fioletowym jest ci niedobrze. Może i nosisz okulary, ale nie wyglądasz jak pan Hilary. Miodownik masz zacy i z tym się zgodzę, ale go nie zjesz jak ci go zgniotę. Może jesteś szachmistrzem młodym, ale nie będziesz młody. To tyle słowia! Alexander Fraser was a comedian. He destroyed everyone with his inkwell. It all begin in Surochów. I will tell you the rest of story. 1793, a year of his birth. Nobody know that his comedy would be suitable for filming. He had a title of Count due to his origin. He was a Napoleonic soldier. During the expedition to Moscow, he was a Tsarist officer. He killed everyone with his cutter. In 1834, the revenge of Prime Minister Maurycy Mochnacki is dying this year. In 1828, a great event, married by Alexander Fredo Zofia Skarbek. Revenge met with bad public opinion because it was considered a non-patriotic book. Because of this, he abandoned the question for a long time, because he was in the depressed state. Jo, teraz działa. O, teraz działa. Jo, jak armia brytyjska. Yes, niech yes, żyje to. Imperium. Ej. Człowieku, zamknij się. Raz, dwa, trzy. Mogę się pochwalić, bo z tym szwejem polewam kurczaka z rzepaku olejem. Mocno tutaj wjechałem, w cywisie nigdy nie wycofywałem. Zobacz, Michał Nisle atakuje armię niemiecką, przez Belgię maszeruje. Po pustyni chodzę, po pustyni chodzę. Linia maźnotany ludzki, kręci mam nie ostre, repsy mam proste. Bytom nie są szary, zaraz dostanę karę. Teraz ej, kto to pyta? Wywieszę pranie na linii Zygfryda. Biłem się? Nie no, nie piłem. Nic po rosyjsku cywila nie zabiłem. Na Zawiszowie nie zakrzewy ciałem, otwieram drzwi. Czasem czołem piranów białych mam bez liku. Tu nie potrzeba krzyku, obraz taki.
no pośpiesz się ją. Ja żyję Lord Lindington. Krytki mam nie ostre, repsy mam proste, by to nie szare, zaraz dostanę karę. Krytki mam nie ostre, ostre. Mocne uderzenie, bluza szara. Józef Czerwony strzela z bara. Klapki latki, miłe spocnie, nieźle trzeba. Ejej, nie dobrze. Grał kiedyś na mapie Gorge. Najlepsza postać to czołgi Star George. Jestem na daleko przykład 6-9, a moja szczęśliwa chyba to 89. Biegam nieźle, szybko chodzę. Umiem strzelać na jednej nodze. Bardzo uwielbiam iść do mojej żabuły i tam codziennie kupuję drużówki. Ja całe życie, na siedlu słuchając mi się chowałem. Pierwszy raz tam wtedy zarpowałem. Chodzę sobie spokojnie, aż nagle zagoduję dla mnie dziarnik. A koło mnie stoją kumplowi Pierre i Janik. Zawsze wchodzę sobie na rowerki. Na koniec chodzę do maka po kurczak burgerki. Dzisiaj zrobiłem pierwszy dwutek na boju, że aż przebiegłem całe boisko naokoło. Czasami jest się miłym i lubię pożarnego. Musisz o tym wiedzieć, kolego. Reps to jest taki mocny rap. Dziś na beat wjeżdża latający karp. Rower szybki jest i cichy. Bosak i biernik to zmienia krzychy. Trawę masz nieostrą, zupę doprawiasz prostą. Wielkie nogi ma, gdy po górach chodzę. Kawalerzysta pruski w rękach trzyma wodę. Na miastką gdańskie mebli, czyli drewnianych. Na świecie nie ma jankesów ulanych. Władysław Gomułka był abolicjonistą. Lover Croft był za to rasistą. Jego kot miał na imię Nygemen. Zniszczy ciebie, ja i mój sen. Mówimy nie, gdzie z limonki. Do krojenia chleba nie używam mąki. Rower taki noszę, nikt w sieci. James Madison nigdy nie miał dzieci. Jestem papkin lew północy, spotkamy się o północy. Rotmistrz sławny i kawaler, tak to właśnie ja. Po zleceniu od cześnika, może udrę sobie łyka. Znamy szwady, muzułmany, sasy, włochy i huszpany. Artemiza ostrze sławne i nim włada ramię wprawne. Jednym słowem w skrócie kula ziemska zna papkina. Teraz bratku, daj mi łyka wina. Święty Piotr Apostoł to jeden z bohaterów powieści Quo Vadis. Podobnie jak Neron, jest on postacią historyczną. Święty Piotr urodził się w Betsaidzie, dokładnie nie wiadomo w którym roku. Przez wiele lat był rybakiem. Według Ewangelii na wezwanie Jezusa, Piotr wraz ze swym bratem Andrzejem oraz synami Zebedeusza, Janem i Jakubem porzucili zawód rybaków i zostali uczniami Jezusa. Był pierwszym apostołem, który uznał Jezusa za Mesjasza. W 44 roku za swą działalność został aresztowany na rozkaz Heroda Agryppy, który wcześniej kazał stracić Jakuba Większego apostoła. Według dziejów apostolskich z więzienia wypuścił go anioł. Istnieje także legenda mówiąca, że gdy w Rzymie rozpoczęły się prześladowania chrześcijan, Piotr postanowił uciec z miasta. Wówczas ukazał mu się Jezus. Piotr spytał go, dokąd idziesz? Z łaciny Quo Vadis Domine. Jezus miał mu odpowiedzieć, idę do miasta, aby mnie ponownie ukrzyżowano. Wówczas Piotr zawrócił, a w miejscu tego spotkania postawiono kościół. Tę legendę zawarł Henryk Sienkiewicz w powieści Quo Vadis. Tradycja głosi, że Piotr zginął w Rzymie na Wzgórzu Watykańskim. Zginął męczeńsko na krzyżu głową w dół, na własną prośbę, ponieważ mówił, iż nie jest godzien umrzeć jak Chrystus. Senator Marcellus, wierny uczeń Piotra, zdjął go z krzyża i pochował we własnym grobowcu. Później na tym miejscu postawiono kościół. Dziś w tym miejscu stoi bazylika świętego Piotra. Rozpowszechniając wiarę w Chrystusa, doprowadził do upadku Imperium Cezara. Rzym stał się stolicą chrześcijan i jest nią aż do czasów współczesnych. Za mogła zakończyć się klęską, dlatego zamiast skalaiz wybrano norma. Człowieku, zamknij się!
Szwajer, bo chyba nie wie czym jest deszcz. Przez niego nie można już być na dworze. Zaraz wojnę wypowiem nie z morze. Jemen jest w limonkowym kolorze. Przez siebie nie można już nagrywać Krasickiego. Musisz o tym wiedzieć, kolego. Choć nasz kanał nie ma zasięgu dużego, to koronawirusa zjemy łatwo. Smacznego. Ręce często myj, maseczką twarz zakryj, w domu żyj i dużo śpi. Choć Kraszowice dalej są słoneczne, wyjście na dwór nie jest już bezpieczne. Potwierdzają to argumenty bezsprzeczne, zostańcie w domu, koniecznie. Koronawirus, chyba korona królów. Nie znasz Janika? Masz pełno długów. Powodujesz choroby układu oddechowego. Każdy powinien omijać cię dlatego. Zostań lepiej w domu, kolego. Nie masz kolegów i nie masz dużo jedzenia. Kicham na ciebie już od niechcenia. Nikt cię nie lubi, każdy to wie. Nie szanuje ciebie nawet Filip PT. Myj często ręce, odkażaj to co trzeba. Nie spotka cię wtedy żadna bieda. Die meisten Kinder fahren mit dem Rad oder mit dem Bus zur Schule. Viele gehen zu Fuß oder fahren mit den Eltern mit dem Auto. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Kilian, 11 Jahre, mit dem Bus zur Schule. Wir wohnen auf einer kleinen Halbinsel in Kinze. Der Ort heißt St. Bartholomä. Hier gibt es nur ein Schulkind. Das bin ich. Der Kapitän kommt mit dem Boot und wir fahren eine halbe Stunde. Teresa, 10 Jahre, mit dem Quad zur Schule. Wir wohnen in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, ganz weit oben in den Bergen. Meine Mutter fährt mich jeden Morgen mit dem Quad zur Schule. Pia und Hanna, 8 und 10 Jahre, mit dem Seilbahn nach Hause. Wir wohnen in einer Berghütte in den Alpen. Im Sommer fährt uns unsere Mutter morgens mit dem Auto zur Bushaltestelle. Dort nehmen wir den Schulbus. Aber nach Hause müssen wir selbst kommen. Wir fahren mit dem Bus und dann mit der Seilbahn. Im Winter bringt uns unsere Mutter morgens mit dem Motorstillen zur Bushaltestelle. Kinder fahren mit dem Rad oder mit dem Bus zur Schule. Viele gehen zu Fuß oder fahren mit den Eltern mit dem Auto. Aber es gibt euch andere Möglichkeiten. Ja, 11 Jahre mit dem Boot zur Schule. Wir wohnen auf einer kleinen Halbinsel im Königssee. Der Ort heißt St. Bartholomä. Hier gibt es nur ein Schulkind, das bin ich. Der Kapitän kommt mit dem Boot und wir fahren eine halbe Stunde. Teresa! 10 Jahre, mit dem Quad zur Schule. Wir wohnen in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, ganz weit oben in den Bergen. Meine Mutter fährt mich jeden Morgen mit dem Quad zur Schule. Ganz weit oben in den Bergen. Powtórzyłem się. Pia und Hanna, 8 und 10 Jahre, mit der Seilbahn nach Hause. Wir wohnen in einer Berghütte in den Alpen. Im Sommer fährt uns unsere Yes.
First War of Independence 1888-1881 Johannesburg. Yo, Junk pożarny. Ta. Tra po burach. Yo, burowie w języku niderlandzkim to jest ber. Ber. Pieszczoch lubi salami ser. Mocny. Nieźle strzelali i się nie poddawali. O nie. Na skateparku driftuje rowerami. O ta. Wolne państwo Orania było dość potężne. Taką rzeką. Transwal za to również walczył mężnie. I to jak? W Afryce Południowej marzy mi się farma. Na pustyni. Zaraz tu się podda brytyjska armia. Piu, piu. Wygodny kapelusz, koszula elegancka. Krater. Republiki Burskie uznaje nie tylko Francja. Yo. Nie tylko. Yo. Więc byli potężni pracy. Brytyjczycy to grube smacy. Dla koleżką ma 4 pracę. Matką szukę, Holandia pracę. Indie zrobili Holendrzy, a nie Węgrzy. India było dużo węży. Murowie byli mężni. Bitwa na Pod River była znacząca. Wielka Brytania jest trochę męcząca. Królowa Holandii była trochę gorąca. Przewrót tu robi klasa pracująca. Biegnie tutaj kompania wschodnioindyjska. Brytania ma dużo rzeczy do oddania. Oczekujemy z usług poddania. Niemiecka, Afryka Południowo-Zachodnia. Interwencja Niemiec. 117 tysięcy osób zabitych. Ejo. Rap o mitach, ale trochę też kowbojski. Ejo, człowieku, zamknij się! Yo. Elliot dostał sierpem mocno. Byłem na wycieczce w Kłodzko. Teraz mocno przeszedłem nad rzekę Sztyks. Najlepszy informatyk to jest Roszyn Sztyks. Cerber siedzi na nieopodal miasta. Hermes lubi z śliwką ciasta. Syzyf napisał prace syzyfowe. Prometeusz ma ognie nowe. Jego historia znana w Kanadzie. Czytałem o tym w książce Iliadzie. Ikar to dzielny idealista. Midas za to był rewolucjonista. Pieszczoch to znany pianista. Zeus to młody rasista. Jak ode mogę hajt na ladzie, a w zimki bez chorymy do Kanadzie. Ja gram na moim padzie, a nie butacie. Ejo, wy żyjecie w jakiejś osadzie. W sadzie, przy nasadzie i palcacie. Tanie za kamieniami, nie byli ulani. Jezus jest kulawy, a nie trochę pajsos. Ejo, tutaj zaczyna się bizna obrzyna. Gdy kupię ładne zdanie, ci nie odnieka wina. Chcę ponieżką prowadzić, to nie moja wina. No powiedz mi, kto kupuje obrzyna. Mitologii Słowia. Hades, Sokrates i Blody Paturakes. Pierwszym raperem był Archimedes. Hades, czego ty tu szukasz? Na akty z Afrodytą często lukasz. 12 niemożliwych prac Heraklesa. Tu moje ziomy grają w CS-a. Arachne była mało potężna. Hera nigdy nie była zamężna. Odyseusz wracał 10 lat do domu. Perykles nie miał po pizzy kartonu. Zeus to wódki jest ejo wszystkiego. On dużo kochanek ma kolego. Pajsos jest kulawy. Apollo to dobry krajek. Ja dziś nie pojechałem do Piławy, a nie strałem ziobry w kożurzaje. Chciałem ciebie do supermarketu. Miałeś piękny produkt i używałem się. Chciałem. Latony tekst Krasickiego jak dawniej. I mówi: biernik, ty to masz farta. Ignacy Krasicki, biskup Lew Warmiński. Eszkle, daruj sobie. Ignacy Krasicki był biskupem Warmińskim. Eszkle, daruj sobie. Ignacy Krasicki był biskupem Warmińskim. Yo.
szkle, daruj sobie. Ignacy Barmiński był biskupem kujawskim prorokiem. Ignacy Krasicki był biskupem Barmińskim. Był posłem sejmu 4-letniego. Musisz o tym wiedzieć, kolego. Chodził do króla na obiady czwartkowe, nie było one wcale czwartkowe. Napisał wiele znanych powieści, które niosły się po świecie piękne w mieście Stoleru, Warszawie i w Rzymie, a lecz nie było go na Krymie. Ej, Krasicki pisał lekko i zapalił, tworzenie tak muszą bardzo sprawa. 1801 umarł w Berlinie, ale to pan nigdy nie zaginie. Jął Krasicki, nie Barmiński, ani Kamiński. Miał dosyć bogaty, a w nim same kwiaty. Często słodził herbaty, chodził często dróżką prostą. Zbierał maliny wiosną, a 7 głów jedzie dosyć szybko. Częstował się figurką rybną. Ignacy Barmiński był biskupem kujawskim Słowacki był jego, nieźle walisz go. Przyszedł statkiem kiedyś tutaj, z gminy wielkim jest Rumcaj. Biegnie ostro i szybko, ostro jest stosunkowo blisko. On zbyt fajny dla brytyjskich władz, widz jak jest pałac. Witam wszystkich, jestem szybki Szymon, a nie jakiś brzydki Dymon. Bardzo dobrze gram w siatkówkę i spożywam tu drożdżówkę z ziomeczkami. Chodzę na melarza. To tak zwana domóweczka. Potem maluję sobie pizarze. Gość zamawia tu seteczkę. Moje bity są tak ostre, że Maćkowi sprzedaję chłostę. Maciek to jest w sumie Filip, a ja jadę tu na trip. Jak rapuję na tym bicie, Maćka nie ma w KPS-ie. Ja tu budzę się o świcie. Madzik chodzi w brzydkim dresie. DJ Felix i Techno Kozik prezentują rap o panu Kleksie i diss na Obrzyna. Halloween, najlepszy event, mój rap pozytywny evenement. Atle premier miał na imię Klement. Zamiast piachu będziesz jadł cement. Roboty były świetne i mętne, a roboty były ostre oraz proste. Kosmici walczyli po stronie osi. Pieszczko chyba o litość prosi. Kosmici w Roswell żyją, kiedyś na Wenus przybyją. A Fery to najlepszy gracz, a od was zaraz wyciągnę haracz. Pan Kleks był kiedyś w kosmosie. Czytałem Anna Roga powieść o Eskimosie. Śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj. Wow. Je, nika, bo. Je, nika, bo. Je, ty bije nika, bo on nie umie śpiewać. Ty nie umiesz za ostatnie umierać. Pieszczo nie robi kontrakcików. Używa też kradzionych picików. Choć macie mocne stopnie, to nie umiecie rachunku. Na waszych dołach dokonam rachunku. Jesteście trochę dupani. Nie wasz rach szczerze rani. Idę wielce i do worka i kiszonego okórka. Eszkłe. Anatol nie umie sadzić, Grzenio nie może nic poradzić. Nie potraficie jak Kato poradzić, jak Ariel walczyć i klamki z tyłu naprawić i do tego prowadzić. To nic dziwnego, że moim kolegą jest znajomy Krasickiego. Znam trochę Maurycego Mochnackiego. Słowacki był figą, nieźle walisz go. Przyszedł statkiem kiedyś tutaj, z gminy wielkim jest Rumcaj. Biegnie ostro i szybko, ostro jest stosunkowo blisko. Zbyt fajny dla brytyjskich władz, widz jak jest płac.
Winchester ma w dłoni kopolki na nogach. Gdy desperados się pojawiają, jest to ogarnie trwoga. Strzeliłem prosto w jego kapelusz. Imię Kwiatkowskiego to oczywiście Eugeniusz. A jak się wetnie, to jeszcze bardziej... Dobra, to ja nagrywam. Dziś miłosny na Roberta Makowicza. Niech żyją Austro-Węgry. Dalmacja jest pięknym regionem. Dania Makowicza jem jak major z Kononem. Pan Robert miał grać w filmie. Gotował kiedyś płaszczkę na Bornholmie. Jego kolega pochodzi z Chorwacji. Pan Robert zawsze ma dużo wakacji, bo dla niego praca jest przyjemnością. Zawsze go wszystkie restauracje goszczą. Sponsoruje firma Worm Gaming. Garant węgierski robi ping. Do gulaszu nie wolno dodawać mąki. Do rodziny pszczelastych należą bąki. Franciszek Józef był zbawcą Polski. Najlepszy na świecie pije z gulasz śląski. Kościuszko walczył po stronie konfederatów, ale nie na tej wojnie. Tomasz Janicki miał grzeniowąsa i Jagosz też miał, taki znał. Jo. Pieszczoch nie chodzi szybko, nie. Udławił się figurką rybną. Chodzi, napiłem się z butelki. Jeśli słabej marki żelki. Minecraftki dom zbudujesz słabej. Lubię deserową czekoladę. Yo. Eśko. Robert Makowicz dobrze gotuje. Z gloczka do ciebie w twarz celuje. Kupson jest szybki i dosyć snadny. Pieszczoch jest poświęcony w Stanowicach. No nie supermarket w Holandii. Była operacja Market Garden. Nie wiem o czym mam to powiedzieć, ale co zrobię, bo mogę zajść. Mam nadzieję, że się to nie wywali. Ale się nic spada. Niektórzy ludzie są mali. Musi gdzieś z okna. No ja powiem. Niech się Austro-Węgry. Cesarz na... Ej. Proszę tej sprawy w ogóle. Jest ważną postacią historyczną, tak bym powiedział. Nowoczesną. Ale nie tak szybko. Nie, ale Brzeżyński wyciszy streama. No. Jo. Ja nawijam tu na bicie. Nie wiem co o mnie myślicie. Na urodzinach prędko tort golicie. Na bicie mnie nie dogonicie. Tu i choć rapuję i prędko rymuję, to was zły nad rapuję i lirykę czuję. Wy to zwykłe słoneczka. Do Poznania mu postawy ciężka. No, no. Freestyle w środku rapu. Lubię trap, nie lubię bumbapu. Miłość mu zdisował, musisz o tym wiedzieć. Teraz muszę patrz na tym odpowiedzieć. Dobry jest będzie miło coś na obiedzie. Miód gryczany jest dobry, a nie śledzie. Masz głupie flow? To nie moja wina. Nie rozumiesz hashtagów, ale hashtag kolumbryna. Bycie słabym raperem, fuch fuch to twoja mania. Pytam czemu nie chcesz wysłać mi tu do szukania. Yo, yo, wyślij mi to, wytasz głowę. Grzenie używa i ten diorytowe. Yo. Jestem ciekawy, czy ty stylujesz mi lifestyle. I kiedy się będę bardzo to do kawy lifestyle. W 15 YouTube'a rymował niczym herbata. Zapalił jego brata. Ja na tym rym się wbijam niczym mata. A na gitarze zagrać do tata. O gotowaniu, to nie jest nic. O gotowaniu, o gotowaniu. O gotowaniu, czy jest programa. Mam głowie, czy Polska Duma Narodowa. Na odpowiedzi, będzie zupa. Zupa, zupa dyniowa. Na tym się kończy nasza rozmowa. On niczym dźwięk wysoki, jak w tyły chmury wbije się foki. Pisałuje nam ten narodowy, który uczy nam zdrowe. Kurczę legendy. Kto oglądał? Ja z moim gangiem gonimy bolszewika. Żaden antypolak nam już nie fika. Grzenio ma dyftowe i tam mocne. W Talinie śmierdzi mu troszkę. Jesteście słabsi nawet od Finów. Była bitwa w krajach włoskich. W waszych filmach macie green screenów. Bo robicie manewrów morskich. Polacy silni byli dość dobrze, walczyli. Wy słabi byliście, się poddaliście. Husaria uderza, sam do mierza. Wyspy macie słabe, nawet Białowieża. Za to cię... No to ja tutaj... Freestyle w środku rap, prędko, tutaj nie ma, za dużo trap, tu bez kardyny sobie, kupię.
bistro bez spaghetti. Bo nie ma w domu żadnej bagietki. Indyka na rogu to gier. Z pistoletu poślanty robię mer. Wojna była mocna i była dosyć mocna. Księżyc, Estonia tutaj w ogniu, no utonie. Na lekcji było para mnie patonie. I gdy po Poznaniu się przechadzam z powstańcami pionne, zbijałem Łotwa, Litwa i Finlandia. Do Polski zawsze należy Holandia. Te kraje kradną nam święto, zaraz tutaj dostaną ciepłe piwo. Dla mnie Niemcy i Francuzi to właśnie ja. I każdy kraj bałtycki z mapy tu znika. Martin Francuzi, co chodzi w Francji? Jeszcze wrócicie pod koronę carską. Mój gang ma czapkę cesarską. Maria Konopnicka rotę pisała. W domu drewnianym z babą tam mieszkała. Jest moim gangiem, gonimy bolszewika. Grzenio ma distole i temy mocne. Żaden antypolog już nam nie fika. W talii... Nie, ja tego nie chcę wysyłać. Już mogę rapować? Dobra. A jest jakoś dobra z mikrofonu? Nie idzie. Yo. Święto niepodległości, do domu wzięto gości. Komu zdjęto radości, kości i zjedzenia ryby ości. Przez grzenie to powody do radości, świętujcie mężnie, czujcie się potężnie. Yo, Łotwa zobaczy i nie dotrwa, odwał zjadamy, za mało trochę gramy. Yo, faraonie, patronie, generał, znaczy się no wrzutarna, wejdę powiedział. On już o tym wiedział. Yo. Yo, wiesz, na czym polegają rymy krzyżowe? Chodzi o to, że mają wysieć ci głowę. Ej, https dwukropek, slash www.youtube.com. Włoż znak zapytania V równa się 1 W L V F na kapsułku R N 8 8 E Q 2 A B podłoga channel Felix Brzeziński. Listopada, walczył po Mitterrandu, ale nie we wojnie. Martin Francuz odchodził świat. Niepodległości, Jezus. Bidon pusty chyba jesteś, czasem jestem w mieście. W utach ładnie jest, trochę mrugam czasem okiem. Miodowe lata, niegryczane. 50 kom, jadę sobie ranem. Mam dużo kasy, bo jestem kapitalistą. Ty siedzisz w biedzie, bo jesteś socjalistą. Ropy mam więcej, bo mieszkam na Kaukazie. Ty trzymasz zeszyty w szufladzie. Tutaj wiadom, lustry. Biden chyba biton po angielsku, bo są szufliwą. Lecz tego za ciebie nie będzie, posadzę cię w koczuszonym krzęcie. I idę po Solanie, Nevada, tam się zdrajcy Polania. Losuję zawsze na Republikę, Grzeniu ma drogą replikę. Dixie piękne i czasem idzie, The Lower za to żyje w bidzie. Koszula trwalska jest na mojej klatce, twoja siostra czeka w pralce i nie wyskakuj. No kurde! Krista Lonchera. Tu chyba zazdrościsz, ty chyba intelektualnie. Właśnie musiałeś sążować wybory, lepiej iść do opór. Bo jesteś głupią krową, nie wyskawić z nienawiści mochą. Bo jesteś słaby, ty lewaku mały. Jesteś stary i masz słabe oceny. Kochanowski pisał tren. Hey! Rich gang! Ah. Wstaję rano o świcie, o świcie. Nieźle wpływę na bicie. Na bicie. I idę. I idę. I jadę. I jadę. Jadę. Jadę do sklepu. Kupię rybiego skrzęku. Do delikatesów. Brr. Do delikatesów. Yo. Do delikatesów. Jezus, mamie. Yo, rap, yo, ej, yo, rap, o, jeśli, znaczy diss na pieśń 23. Yo, ej, yo, wybrzmi nie lada piórem patrzony, polec krew poeta, że dwoje złożony natury, ani ja przybywam jak na dzika, więcej będę, a być na zazdrość, trudne miasty w skardze, oj, w trudnym szczęściu,
urodzony on, ja jak mnie zobierz, więc ulubiony mój Mieszkowski. Nie umrę ani nie czarny, każdy nie wyjdzie wesoła. Zamóż mnie ukrywany z tyłu, yo. Ej, już z kula chrupowa pachnie na kolejnie. Już mi taka białego wiesz, na się głowie mieni. Zobacz tak wszędzie, znowu piórka się puszczają, a zamiast są żyny, szybko wyrastają. Dziarażynę i grom, prędź się przeważą. Najpierw jestem brzegi na bice, on z góra kucznego. Jest system serenejski, muzeum poświęcony pan. Tak, i pola zbiegły te zimne triony, yo. Robię mi motywa i będę widzieć tata robię. Robię różnego mieszkańcy świata hobby. Niemiec i waleczny Hiszpan tu poznają. Duży głęboki strumień, gdy głowy pijają. Niech się próżny pogrzebie, żadne narzekanie, żadne nawet nie będzie ani ukarzanie. Świecą złęca niechaj i mar drogo słany. I głosem żałobliwy żołtarzu śpiewarzu. Zacu. Okej, okay, to już nagrywam. Nie idę wybierny, kiedy giję kamiński grzanek. Będę kiedy kurde skontuję, nie idę na hubo. A na go to kroć, wykazałem quick, będę live and go to ball. Zaszłej swojej co homie so quick. Pan wyczyłem w ciebie, więc był drink and Dominic. Mój kolonowskie na go quick. Lecę homie so quick. Pan wyczyłem w ciebie, więc był drink and Dominic. Mój kolonowskie na go quick. Kolonowskie na go quick. My name is Janik and I like Biernik. I like bread and I like to spread the news about the fumes. I am quick and I like to lick ice cream. Ice cream because I am afraid. Yeah. Chcę szybko was tu skisować, bo wy wcale nie umiecie rapować. Za rowerem biegacie, w toaletach się zamykacie. Mieszkacie na jakichś ubogich osiedlach. Wpadliście w kompot jak śliwki w knedlach. To był mój rap z 9 wersów. Wy upadniecie jak imperium polsów. Oczywiście. Im sztuki taki. Przepraszam. Zacznijmy od tego, kiedy na świat przyszedł. Zimno było, bo był styczeń. Jego ojcem był Franciszek, swego czasu rzeźbiarz znany. Syna chował na artystę, lecz gdy zmarła żona, rany. Sprawy wzięła w swoje ręce babka Stasia. Mądra głowa, nie dość, że mu gotowała, to jej jeszcze recytował. Była jego pierwszą fanką i z radością go słuchała, a za przedstawione teksty trochę hajsu mu dawała. Bartosz Drewniak nieźle rapuje, ja tutaj ceny negocjuję. Renesans był słaby, lepsza była secesja, ale nie ta w USA. Teraz wszedłem z ostrym bitem, ten rap się stanie kolejnym hitem. Mam tutaj na krześle płynnie. Conquer Peace Collection. Czego dotyczy trzecia dziedzina? Zawsze kupuje się obrzyna. Żyje u Winicjusza nieźle tak sporo. Na AFG tylko Joget Moro. Yo, wy w ogóle nie umiecie grać w CS-ie, strzelać ani rapować. Freestyle'ować też nie umiecie, ale chociaż wiem, że nie wiecie, ale istnieje ryba płocia. Yo. Freestyle
środku rapu. Yo. Yo. Ej. Ej. Jesteście na humanie, a nie czytacie balady. Gdy gracie w szachy, nigdy nie robicie roszady. Punchline'uje was, wyciągam fragmenty z tekstu z szuflady. Z was się można śmiać, ze mną robić wywiady. To jest właśnie mój rap, rap metaforyczny. Wy robicie mumble rap, ja robię rap liryczny. Na WF-ie nie ćwiczycie, ja robię biegańską. Nie wiecie, jak w szachach zagrać partię hiszpańską. Moje flow jest dość nośne. Jestem na fizyce i rysuję bezpoń kuśne. Ja na filmie idę rozkim gotem ruchowym. Moje flow wedy jest przeprawiać się o bóle głowy. Wielkie młody dosyć łatwe i jego 12,5 milion. Ono czasem lubi to ja rapuję jak szybki Szymon. Jasny gwin. Chyba nie wiesz co to jest gwin. Czemu wyłączyłeś mnie? Szereg jakiś Dungeons of Rap. Yeah. Yo. Ej. Ej, yo. The freestyle dropped it out of my mouth.
I never freestyle cause the freestyle is the casino of rap. Behind the world rappers, life is defined. As if you're a girl, first now you can't set a mind. With fire, got some iron, my profile. Don't let nobody to try. Run into the style, get the whole style. In a crushing state of mind. Yeah, in a crushing state of mind. What more could you ask for the good freestyle? You complain about many items, I got a love dog. So my sticks before the horse die. Yo, I'm rapping to the recorder and I'm gonna move him forward. Healthy, fit, fat like a yogurt. Boy, I'll tell you, I thought you were a robot. I can take too many exams, I can take it out. I will not try to drink because I got no heart. I'm rapping to the ball, then I'm gonna move the recorder. Yeah, yes, in a crushing state of mind. When I was young, my cousin had a funny part. I was kicked out with a new smart. I never thought I'd see that star. And I saw a light that could take my cousin's heart. A sneak peek. It's quite nice. Yeah. Yo. Hey. Yo. Hey yo. Track of the Shrekish Dungeons of Rap. Yeah. Yo. Hey. Hey yo. The freestyle dropped in, I don't mind now. I never freestyle cause the freestyle is the custom of rap. Behind the world rappers, life is defined. As if you're a girl, but also now you can't set a mind. With fire, got some iron, my profile. Don't let nobody to try. Run into the style, get the whole style. In a crushing state of mind. Yeah, in a crushing state of mind. What more could you ask for the good freestyle? You complain about many items, I got a love dog. So my sticks before the horse die. Yo, I'm rapping to the recorder and I'm gonna move him forward. Healthy, fit, fat like a yogurt. Boy, I'll tell you, I thought you were a robot. I can take too many exams, I can take it out. I will not try to drink because I got no heart. I'm rapping to the board and I'm gonna move the recorder. Yeah, yes, in a crushing state of mind. When I was young, my cousin had a counterpart. I was kicked out with a new smart. I never thought I'd see that star. And I saw a light that could take my cousin's heart. It's so big, it's quite nice. Yeah. Część zdania? Istnieje 5 części zdania. Zacznijmy od orzeczenia. Odpowiada ono na pytania takie jak: co robi i co się z nim dzieje? Bez niego nie ma zdania. Wypowiedź bez orzeczenia to równoważnik zdania. Orzeczenia dzielimy na czasownikowe. Jest wyrażone formą osobową czasownika i formą nieosobową zakończoną na no lub to. Na przykład zawarto to w umowie. Zebranie zakończone o czwartej. Imienne składa się z łącznika byś, stać się zostać oraz orzecznika. Na przykład ryś. Zostanę reżyserem, pan Radek jest proszony do telefonu. Przedmiot odpowiada na stanę. Do kościoła chodził lasem, płynął oceanem, nie rzeką, z drugą urodził się z Herosa Latasa. Do komputerowych odpalam CS-a, Nimsa, Kalipso, czasem głośniczki, Tracer, Valor, już basem, podobnie przy jak przypadku greckich rod Odyseusza. Pieszo, Odyseusz, jak ten pomógł, biegł mi trochę w neutrono. Tylko mówię się zatrzymał, już wraz tak długo, popierdnić ma dziwko niezłe. Jo, Odyseusz wrócił do domu, późno w nocy. No te świecą kwiaty i końce. Jo, odczuj słowa na zamrożenia. Trochę kończę. 5 razy odczuć tu pomoc. I wtedy Gila Maroś 6 osób wróci w późno. Bez towarzyszy za dużo dalej grzebrał wszystko. Atena mala ma trochę szybko. Telemark brzeg dławi. O teatrze zacznie grać. Wielki krytyk maluje. Rymuje mi swoje fliki psuje. Rozpoznał go, żeby się doczekać powstania. Zresztą nie tam mieszkał.
nie znał żenia. Ty go przesądził, do twarzy strzelali. Tutaj zaczyna się ty fałszyna. Tylko by to chodzić ci nie tyka mina. Ty umiesz go ukrywać, to nie moja cena. Dzisiaj to kupuję oczyna. To jest ten inny powód, wiem, że ten się na samym Nową Zelandią mam jednego czołga. Największa rzeka w Rosji to Wołga. Ludzie battlegrancy tylko grają. Janik robi manewry Albanią, a państwa kominternu do ćwiczeń się nadają. Choć żołnierze chodzą do cywila, ta osoba jest miła, kiedyś była taka, ale patrzyła. Tak było, nie zmyślam, ja tu nie wymyślam, odyseja, dobra powieść o życiu, mam tu wieść. De quel enculé tu parles, putain? Si t'étais allé à l'école, tu saurais. La haine attire. La haine. Mais j'ai pas été à l'école, alors quoi? Moi, je suis de la rue, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis de la rue, c'est ce qu'elle m'a appris, moi, la rue à moi. Elle m'a appris que tu donnes ta joue, tu fais niquer ta mère. Dobra, to ja już rapuję. Francja w języku chorwackim to francuska. Kiedyś Paryż zajęła armię pruska. Kiedyś Paryż zajęła armię pruska. Stolicą tego kraju jest Normandia, a nie jakaś nudna Flandria. Żołnierze francuscy wywierzą tutaj pranie. Armii włoskiej w Alpach spuszczę lanie. Naprzód razem z generałem Leclerciem. W kafejce paryskiej raczej się eklernie. Trzecia zwrotka jak trzecia republika. Armia niemiecka za Ardeny smyka. Napoleon był słynnym noblistą. Benito Mussolini był neogotystą. Lecz Włochy spuściły mu łomot po poznańsku. Deladier i Laval poznali się na Grańsku. To był mój rap z 25 wersów. Francja upadnie jak imperium persów. Ej, czemu Francja? Powinno być inaczej. Dobra, to był mój rap z 25 wersów. Niemcy upadną jak imperium persów. W Bretonii marzy mi się winnica. Keller po francusku to piwnica. Łuk triumfalny jest dosyć duży. Marynarkę francuską porównuje się do burzy. Philippe Beton miażdży szkopów, wysyła Francuzów do niszczenia okopów. Beton miał siwy gimbo wąs. Kałąk mówi, rośnie mi resistance. Ta linia Maginota lepsza od linii Zygfryda. We Francji nie ma żadnego Żyda. Hełmy Adrian chronią dosyć dobrze. Mam czasem ostry ból w biodrze. FT-17 samochód rajdowy. Na swoje czasy nowoczesny oraz nowy. W Brytanii jest lepiej niż w Brytanii. Francuzi to ludzie wysportowani. Mój ulubiony przedmiot to rozszerzona fizyka. Mój ryż trzymał w czarnym kubku Politechnika czasówka. Knajpę rekord i klikę. Jak nie umiesz rapować, to lepiej stąd znikę. Trasa kiedyś była większa, ale teraz jest o wiele lepsza. Dzisiaj jest tam nieźle politycznie. Rap zawsze mam liryczne. Ich barwy na Ameryka pobierają. Codziennie w Polsce Marsjanki grają. Ten dramat czołgiem najlepszy. Krawat jest karabinem nowoczesnym. Francja, nacja, yo, Francja. Francja niemocna, no niezdrowy, no kurczę. Najlepsze rapy nagrywamy na konstrukcjonizmie. Ja rapuję i rymuję, nabicie się dobrze. Czuję, tryharduję, wyjechuję. Bit normalnie masakruje. Na podstawie logiki i faktów. Nawet nie powinno być nic oprócz faktów. Francja jest bardzo ładna, armia francuska była zaradna. Mikołajek to książka realistyczna, fajna i nowelistyczna. Trzech Muszkieterów napisał Murzyn, to jest mój Skraszowic, kuzyn. Francja jest bardzo ładna, armia francuska była zaradna. Mikołajek to książka realistyczna, fajna i nowelistyczna. Trzech Muszkieterów napisał Murzyn, to jest mój Skraszowic, kuzyn. Frost Legion. Tutaj wchodzi typiec, obrzynka cię tutaj zaraz przysypie. Polecą dwa strzały i już będzie po tobie. Na ciasto owocowe cię tu przerobię. Ha,
będziesz lizał żółty śnieg. Wokół altanki skończysz swój bieg. Ja i moje ziomy, z nimi się nie zaczyna. Można dostać łeb ze Śnieżki lub z Obrzyna. Ta, tak będzie. Snowman gangsta, znajdziesz mnie na komendzie. O. Ścieżny koleżka, tu Śnieżką rzuca. Gdy mnie widzisz, od razu się zasmucasz. Czerwony kapelusz i szalik ozdobny. Przy Frost Legionie jesteś bardzo, bardzo drobny. Frost jest słaby, każdy to wie. Frost Legion nie jest niszczalny, po ciebie jedzie. Frost Legion to my, my tutaj rządzimy. Śnieżką cię tutaj rozwalimy. Bloki śnieżne wszędzie leżą, twój grób ośnieżą. Te ziemie to są gangsterów należą. Obrzyna, mam ciebie rozwalam. Ja tu teraz nie gram. I staty niezła gwiazdkę ma. Możesz wiedzieć o niej jedno. Przy niej nawet kwiaty wiemną. No man, gangsta, ta nuta jest ładna. Śnieg pełna kolacja. Wchodzę z buta i wszystkich was strzelam. Ja dobre drogi nie znam. Na innej inwazji ziewam, bo moja inwazja jest najlepsza, a ja tu jestem burżuazja. Bez moich dropów nie umiałbyś nawet zabić wieprza. Ja jestem bałwanem, a ty mojego flow. My tutaj rządzimy śnieżką, cię dostajmy. Ziemi do snów gangsterów należą, bo śnieżą. Te ziemi do snów gangsterów należą. Popularne pieśń zachodnich terenów USA. Amerykańska ziemia była bardzo tania. Dziki zachód zamieszkiwali Indianie. Gitara angielska wisi na ścianie. Indianie nie wiedzieli, co to pranie. Działalność przybyszów w Europie całkowicie zmieniła oblicze dzikiego zachodu. Ludzie szli do domu za młodym. Jednym z poważniejszych problemów dzikiego zachodu były trudności. Ludzie gościli tam wiele gości. Winchester mam w dłoni, kowbojki na nogach. Gdy desperados się pojawiają, miasto ogarnia trwoga. Strzeliłem prosto w jego kapelusz. Imię Kwiatkowskiego to oczywiście Eugeniusz. Głębokie wąwozy i bez rowy, bez wody. Meksyk nowy to stan południowy. Zemsta generała Castera to niezła gra. Zegaki w polu zbiera armia Halera. Przyjechałem tutaj, by szukać złota. Jak widzę salon, rośnie mi ochota. Fenimore, Fillmore, bohater farmerów. Było wśród nich wielu raperów. Abraham Lincoln był szybkim człowiekiem. Problemy farmerów ze Star Trekiem. Je, Nika. Bo. Je, je, Nika. Na bicie ja zawsze rapuję z kutami. Roczę dobrych znajomych świeżymi herbatami. W górach służyłem lat 17. Fluoru mam dużo, dozem w paście. Podhala broniłem przed powstańcami z Transylwanii. Kombatantami tutaj ja na wschód dążę, że aż z Kraszowic przyjechał książę i dał mi trochę złote pieniądze. To był mój rap z 9 wersów. W Litwie jest pomnik krakowskich strzelców. Sztur, bing, tak.
Święta były kiedyś w Galicji. W Galicji nigdy nie było policji. Zajechałem potem w stronę Katowic, jednak zajechali ludzie z Kraszowic. Cały gang do mnie podszedł. Pokazałem szpadę i się rozbił. Razem z Jamesem byłem w Rumunii, by uratować ludzi z komunii. To był mój rap z 9 wersetów. Wy macie za to mało impetu. Do Rumunii dążarłem prostym statkiem, rzeką razem ze znanym mi majtkiem. Przystojni kawalerowie atakowali z pogórza, jednak dobyłem z cholewki ostrego nóża. Rzuciłem obok i się mocno zlękli, i w końcu trochę tak tutaj pękli. Oddaliłem się ostrą bryczką, chłop w oddali na polu robił coś motyczką. Ja przygotowywałem się przed kolejną potyczką. Woźnica w końcu dojechał do zamku. Nikogo nie było w zamkowym parku. Znalazłem w mojej teczce pałasza. Zacząłem się kierować w stronę ołtarza. Z okna spadł proboszcz wysoki i chyba trochę go bolały nogi. Poprosiłbym znalazł doktora Amersfielda. Przede mną stała zamkowa Biblia, więc wciążyłem do ręki moje memorabilia. W krypcie było paru Rumunów z kosami. Okazali się być trochę prasami. Strzałem zabierali mi moje zdrowie. By usunąć głaz, potrzebne mi były swoje. Na górze w salonie chował się doktor. Teraz ja byłem jego protektor. Odprowadziłem go prędko do księdza proboszcza. Uzdrowił go jak zdrowego gorsza. Nie wziął za chwalebne usługi nawet grosza. Prowadziłem obu, zostawiłem przy płocie. Ruszyłem prędko poszukać Zofii ciocie. Na schodach był Rumun z unijnym magnetem. Mój pistolet skałkowy wykazał się impetem. Ciocia zwisała z sufitu starego. Poszedłem pokonać prawą rękę hrabiego. Był to wampir o imieniu Desmondału i po wyciu kołka uciekł do trumny. Zabiłem go ostro, byłem z tego dumny. Następnie zbiegłem do garnizonu znaleźć schowanych państwa Pattersonów. Znalazłem wujka i ciocię w hełmie Brody. Wyskoczył na nas wampir niemłody. Krucyfiksem przepędziłem wszystkie potwory i w końcu weszliśmy na kamienne schody. Ja z wujkiem grecko przeskoczyłem, ciocia nie mogła przejść na wszystkim, dlatego ją trochę zabiłem. Okazało się, idziemy w złą stronę. Zacząłem zaciętą wujka obronę. Wampiry nacierały ostro we mnie. Na dworze robiło się mniej ciemnie. Dotarliśmy do wieży zegarowej. Tam wampirzyca wyczekiwała potyczki nowej. Kołki szybko wbiłem ze cztery. Wampirzyca nie miała żadnych czasomierzy i ścignąłem w końcu kolegę Grega z wieży. Potem dziarsko to zeszliśmy do klatki. Znalazłem tam męża mojej jedynej matki. Paskudna bestia wyskoczyła z góry. Pobiegłem szybko schować się do dziury. Znalazłem kołki drewniane i apteczki. Dość szybko schowałem je do mojej teczki. Zakarłem się za nią i wbiłem ostry kołek. Na potworach się znam, nie jestem motołek. Zabrałem o dwoje rewolwery i amunicję do bołek. Zerpancer im szturm windachi. Od dziadka wziąłem też trochę karabin. Czułem się groźnie jak Józef Papkin. Święte swoje proboszcza zabrałem. Na ostateczną walkę się tu udałem. Na górze siedział też wampir łysy. Był ogromny i szybki jak cztery tygrysy. Rebece przywiał i chciał ją zabić. Chciałem do jej ratunku doprowadzić na... Twoja siostra nie żyje! Nie możesz nic poradzić. Panzer im szturm wind. Wampira strasznego trafiłem laserem. Okazał się być w walce kompletnym zerem. Zeskoczyłem w dół do ciemnej komnaty. Wiedziałem, że to już nie są żarty. Malachi wyskoczył z posągu kamiennego, zmienił się w smoka wawelskiego. Po długiej walce zniszczyłem go karabinem, uratowałem podchalę i całą mą rodzinę. To był mój rap z wersu 103. Niech rolnictwo rozkwita i niech wroga spowija pek.
Es prast unser Panzer im Sturmwind dahin. Pam, 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 pam. Dziękujemy za wysłuchanie audycji. Zapraszamy na kolejną za 3 lata.